czym Pogoń jest najlepsza? Może mistrzostw Polski nigdy nie mieliśmy, ale Pogoń przez wiele sezonów dyktowała warunki w latach 80., 90. Teraz ostatnie lata no, cały czas jest możliwość grania o mistrzostwo. No, są trudniejsze momenty, gdzie wydawało się, że Pogoń naprawdę już jest, ma mistrzostwo Polski na wyciągnięcie ręki. Były ważne mecze tutaj chyba z Rakowem i z Lechem i niestety w tym meczu nie udało się wygrać, a myślę, że zdobywając 6 punktów w tych spotkaniach Pogoń mogłoby zdobyć mistrzostwo. Przyciąga masę kibiców na stadion, zainteresowanie mediów również w Polsce i nie tylko. Gra z przekonaniem takim, że chce zdobyć gola, chce prowadzić grę, jest długo, utrzymuje się przy piłce, gra presem, także na pewno ten styl jest nowoczesny i taki, który kibicom się podoba. I często rozmawiając z ludźmi, z kibicami z innych miast, z innych drużyn, chwalą Pogoń za to właśnie, że tu jest potencjał, jest gra. Tu chłopacy chcą grać w piłkę, chcą grać ofensywnie, chcą grać z polotem dla kibiców, aby to widowisko było naprawdę fajne, nie tylko dla nich, że zwyciężają, ale również dla kibiców, żeby przychodzili i widzieli, że zawodnicy Pogoń są bardzo zaangażowani w grę.